Witam, kochani, witam bardzo serdecznie. Do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas pełni księżyca, a właściwie super pełni księżyca w lipcu, która to jest 13 w Koziorożcu w trygonie do Urana w Byku, czyli już dni przed. I dni po będziemy tę energię odczuwać. Ponieważ jest w trygonie, to ja widzę jako coś bardzo pozytywnego. Jest w bardzo bliskiej koniunkcji do Plutona, więc też tutaj jest więcej mocy. Także jest ciekawe to, co widzicie, jak odczuwacie. Teraz wiecie też, że ja zawsze zwracam uwagę na znaki. Zanim zaczęłam kręcić ten filmik, to czytanie, młoda mama goniła za swoim pewno 3-4-letnim synkiem, a ten dzieciaczyna uciekał, gdzie pieprz rośnie. Uciekał, nie chciał dać jej się schwytać, nie chciał nabrać się na żadne obiecanki. No niesamowite. Aż w końcu teraz zabrała go do domu i krzyki się zakończyły i płakania. Ponieważ już wiem, jakie będą wiadomości, to mi dodało jeszcze symbolicznie trochę, czego można się spodziewać. A więc, tak jakbyśmy mieli tutaj księżyc i słońce, tak jak mielibyśmy energię męsko i żeńsko, tak jakby było do czynienia, mielibyśmy z yin i yang. W każdym z nas, to nie tylko, że mężczyzna i kobieta, ale każdy z nas ma i energię męską i żeńską w sobie. I potrzebuje tu być, kochani, równowaga. Zawsze mówię, trzeba mieć równowagę wewnętrzną, harmonię wewnątrz siebie, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się zdrowo i żeby móc podjąć właściwe decyzje. Tymczasem popatrzcie, co ta ilustracja mówi. Kompletny mętlik. I już nie wiem, co mam z tym zrobić. Tyle mam na głowie, tyle problemów, tyle pracy, tyle decyzji może do podjęcia. Kompletny mętlik. Więc aż dodałam tutaj swoją piękną różyczkę. Żółty kolor oznacza klarowność. Zielony emeraldowy to czakra serca. Może potrzebujecie uzdrowić swoje serce. Ok? Jest bardzo możliwe. Oczyścić swoją energię. Bo jeżeli się tak czujecie, kompletny mętlik, zamieszanie, to być może, że potrzebujecie odsunąć się od pewnych spraw. Okay. Pamiętacie w czytaniu? Była mowa, co prawda było tylko od 4 do 10 lipca, ale jak powiedziałam już, ta superpełnia księżyca będzie kilka dni przed i po odczuwalna. A więc może się dużo dziać. I może się dużo dziać wspaniałego, dobrego. Ale potrzebujemy wewnętrznego spokoju, żeby do wszystkiego dojść jak trzeba, a ta wizja moja, którą miałam, pamiętacie, była uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Otwórz drzwi i run for the hills. Uciekaj w góry. Daj nogę. A więc coś to komuś może mówić. Okay? Od czegoś trzeba odejść. No więc postawmy to tutaj, bo to jak wiecie, to jest dla Was wiadomość. Absolutnie wiadomość bardzo indywidualna. Ja dodałam to, co ja tu pierwsze czułam i widziałam, że ten spokój może być potrzebny ze względu na to, co się będzie działo. I to nie tylko u Ciebie, w Tobie, ale może i globalnie, światowo. Więc będziemy obserwować. Teraz. Ta wiadomość wszędzie, włącznie z czytaniami prywatnymi, wychodzi non-stop. Okay? Tak jakby
innych wiadomości nie było, tylko ta jedna. No ale ta chce wyjść i oznacza, jest piękna, że radość, absolutna radość w każdej dziedzinie mojego życia otacza mnie, przepełnia mną. Ona sobie siedzi, włos rozwiany i kieruje się własnym sercem. Więc to jest to, co potrzebujemy w życiu mieć i w którą stronę pójść. I dlatego może, co niektórzy otrzymali wiadomość, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Czyli z tych sytuacji, które powodują, że nie czujesz się w ten sposób. Co cię ogranicza. Ale to jest także zapowiedź. Dusza zapowiada, że wreszcie to, co robiłaś, robiłeś dobrego. To, co posadziłaś, to, co zasiałeś, będziesz zbierać owoce tego. Będzie w tym obfitość. I wtedy uhonoruj swój sukces. I ciesz się owocami tego, co wykreowałaś, wykreowałeś. Tak jakby, okej, zawsze chciałam tego, zawsze pragnąłem tego i w tę stronę szłam, szedłem i bam, nagle jest. Zbieramy plony. Czyli w praktyce możesz wreszcie otrzymać upragnioną pracę. W karierze pniesz się w którąś tam stronę. To osiągasz, czego zawsze chciałaś. Marzyłeś, żeby być gdzieś. Nagle, nie wiesz jak i nie potrzebujesz wiedzieć, ta możliwość nadchodzi. Zostajesz gdzieś zaproszona. A może coś przychodzi do ciebie wiadomość, że już teraz wiesz, co masz robić. Więc to jest naprawdę dobra sprawa. Więc nie mów do siebie, nie, ja nie mogę osiągnąć, nie, ja nie jestem wystarczająco dobra albo efektywny. No, 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 nic, kochani, takiego, pozytywnie patrzymy i mówimy, mam radość w każdej dziedzinie mojego życia. W każdej dziedzinie mojego życia. Mam radość w każdej dziedzinie życia. I to mówisz z przekonaniem. I w to absolutnie wierzysz. Bez zająknięcia. Następnie. Mamy zdrowie. Ta też lubi wychodzić bardzo często. A więc mówi o tym, że masz zadbać o swoje zdrowie. Bo dusza zdecydowała się być w tym ciele, w którym jesteś. A więc masz o to zadbać, żeby to ciało otrzymało wszystko, czego potrzebuje fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. To ty masz o to zadbać. A więc jak się odżywiasz? Czy się gimnastykujesz? Ruszasz? No już jak się nie ruszasz teraz, latem, to ja nie wiem kiedy. Można się ruszać bardziej, chodzić sobie po piasku, po trawie, w wodzie i blisko ziemi się trzymać. Także może jesteś bardziej wrażliwa, empatyczny, więc zwróć uwagę na to, w jakim środowisku przebywasz, czego słuchasz, co oglądasz. Więc może tutaj dotyczyć ta moja wizja Run for the Hills, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Jeżeli jesteś wokół wibracji bardzo niskich, niczego się nie dowiadujesz tak naprawdę ciekawego, nowego. Jest tylko ktoś po to, czyli jest to środowisko, czy jedna osoba, kto tak naprawdę tylko pluje ci do ucha, obniża twoją wibrację, wysysa twoją energię, jakiś wampir energetyczny. Zwróć na to uwagę. Może trzeba te drzwi zatrzasnąć, bo czego nie dopowiedziałam, to później w czytaniu na każdy dzień tygodnia, to, które jest do zakupienia, niesamowicie
Ciekawe czytanie. Polecam na Vimeo, na mojej stronie, link pod spodem, a także na Patronie poziom 1111. Co było pokazana druga część tej wizji, to zatrzaskują się drzwi. Po prostu, bam, zatrzasnęły się, koniec. Więc niektórzy będą uciekać, gdzie pieprz rośnie, czy powinni, i zatrzasnąć zupełnie za sobą drzwi, że już powrotu nie ma. To jest może ta ostatnia kropla, która się przelała, bo ktoś coś powiedział, gdzie wręcz wyryło się w twojej duszy. I absolutnie to jest możliwe. Może ktoś coś zrobił. Teraz, ponieważ my mówimy o superpełni księżyca, możesz się czegoś nagle dowiedzieć. Jakaś informacja do ciebie może dojść. W najprzeróżniejszy sposób. Sen, wizja, przeczucie, uczucie, znaki, symbole. I nagle już wiesz. I nagle już wiesz, że musisz odejść i na dobre zatrzasnąć za sobą drzwi. Nie ma w tę i z powrotem. Ale znowu, to nie jest czytanie prywatne, tylko ogólne, co czuję i widzę. A więc może pomagasz sobie, może pomagasz innym. Może pracujesz zawodowo. Jesteś lekarzem, pielęgniarką, pracujesz z ciałem, masaże, psychiatria, czy poradnictwo, psychologia, reiki, czy po prostu doradca. Wszystko to, co pomaga fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. A więc, wow, ogromnie ważne, żeby poświęcić teraz uwagę, co wpływa na ciebie dobrze, pozytywnie, a gdzie, czy to po rozmowie, czy po obejrzeniu czegoś, czy wysłuchaniu kogoś, czujesz, nie, że coś więcej rozumiesz, wiesz, czujesz chęć podjęcia pozytywnej akcji, ale kompletne zmęczenie, wykończenie i nie chce ci się już nic robić, no to od tego na pewno trzeba odejść. I widzę tutaj, kochani, ostatnio w moich czytaniach apel: drogie dzieci gwiezdne, połączmy się. Drogie dzieci gwiezdne, wyjdźcie z ukrycia. Przestańcie się chować za plecami innych. Powychodźcie z tych szaf, szuflad i zakamarków. Nie po to przyszłyście teraz na świat. Zamiast się chować, ukrywać, pokażcie, kim jesteście. Swoją obecność, swój głos, bo macie powołanie do spełnienia. A to tym powołaniem jest podwyższenie świadomości planety, swojej świadomości, innych ludzi. Tu czuję wyraźne wołanie, bo ta wiadomość w tej chwili w czytaniach prywatnych pojawia się bez przerwy. Ja wiem, że dzieci gwiezdne są bardziej wrażliwe, empatyczne. I wiedzą, że jak wyjdą i pokażą, kim naprawdę są, zostaną skrytykowane, może ośmieszone. Może rodzina nie zechce się do nich przyznawać. I na to trzeba być gotowymi. Tu trzeba dużo odwagi, żeby wyjść z tej duchowej szafy i pokazać, kim się naprawdę jest, co się naprawdę myśli. Nie przygaszać swoje piękne światło latarni morskiej tylko po to, żeby inni poczuli się oślepieni. Niewygodniej. No to może właśnie przez to samo nagle zostaną oświeceni. Żarówka się zapali i to światło coś oświetli. Bo drogie dzieci gwiezdne,
macie unikatowe światło. Światło, które podwyższy nie tylko waszą świadomość, ale jak powiedziałam, i świadomość tej planety. Czas wyjść z ukrycia. To jest bardzo wyraźna wiadomość, kochani. Ta też ostatnio się pokazuje non-stop. A więc jesteś szamanem, szamanką, czyli uzdrowicielem, uzdrowicielko. Rób to, ucz się. Zdobywaj certyfikat, dyplom, żeby zacząć to robić. Ja od lat mówię, że czego planeta najbardziej potrzebuje, to już lata temu mówiłam, to jest uzdrowienie i będzie tego potrzebować. I teraz sami widzicie, co się dzieje na świecie. Będziemy coraz bardziej potrzebować uzdrawiania, nie tylko fizycznego, ale psychicznego, emocjonalnego i duchowego. A więc idziemy w tę stronę. Może potrzebujesz uzdrowienia, oczyszczenia? Zapraszam na swoją stronę. Może potrzebujesz czytania, może potrzebujesz skonfrontować się z własnym sercem, intuicją, wyższą świadomością, odczuwając coś głęboko, może w swojej czakrze splotu słonecznego. I znowu. Czakra splotu żółta, tak jak ta różyczka, która daje klarowność. I zielone, czakra serca. Widzicie, jak pięknie się zgadza. I serce ci podpowiada, i twoja czakra splotu słonecznego, tu gdzie masz żołądek, też może odczuwasz, szczególnie jak jesteś osobą wrażliwą i empatyczną, głęboko co się dookoła dzieje, odczuwasz energię. Webinarium o duchowości mówi właśnie dużo na te tematy, co powinno się wiedzieć, tego odczuwania energii i tak dalej. Zapraszam. Link pod spodem, na moją stronę wchodzicie i wszystkie są webinaria tam i czytania dostępne. Następnie trzynastka. I tutaj wyraźnie jest mowa. Czy ty sama zarządzasz swoim życiem, podejmujesz decyzje? Czy robi to ktoś za ciebie? Drugie pytanie. Czy podejmujesz decyzję, bo czujesz, że tak powinnaś, powinieneś zrobić, tak postąpić lub inaczej? Czy też jest to wierzenie, tradycja, program przodków? Oni tak mówili, oni tak robili, oni tak postępowali. To jest to, co zawsze było, to jest to, co zawsze być musi, i jak nakręceni, powtarzamy i my to samo. No więc trzeba się temu przyjrzeć. Przyjrzeć się. Akurat miałam z kimś dzisiaj rozmowę i było między innymi o tym, jak to dzieci nie doceniają rodziców, i później, kiedy rodzice odejdą na drugą stronę, to rozpaczają po tych rodzicach. Akurat o osobach, których była mowa, znam dobrze historię i mówię, w jakich warunkach te dzieci były wychowane. Przecież to była jedna wielka trauma. Nic dziwnego, że te dzieci wychowały się tak, jak się wychowały. I przeżyły, co przeżyły. Piekło. Ale tak, rodzice nie patrzą, starsi i starsi. Zawsze widzą tylko siebie, a to, że dzieci były w rodzinach toksycznych, że dzieci były bite, wykorzystywane, traktowane jak zejdź mi z drogi, bo mi przeszkadzasz. To nieważne. O dzieci, no to co? I tak zawsze było. To takie było wychowanie. Zresztą widzę tu u sąsiadów. To samo. Więc popatrz na swoich rodziców, na swoich dziadków. Co tam się działo? Czy było to zdrowe, czy toksyczne?
Bo rodzice nauczyli się od swoich rodziców, ty nauczyłeś się od swoich i jak wychowujemy teraz nasze dzieci. Więc z czym trzeba zerwać? Od czego trzeba się uwolnić? Które sznury już muszą być przecięte i uciekać, gdzie pieprz rośnie, i żeby drzwi się zatrzasnęły, bo to już nie ma sensu. Tak mówić, tak robić, w to wierzyć. Rozumiecie, o co chodzi? Więc może gdzieś było kontrolowanie, naciskanie, manipulacja, dominacja. Musi być po mojemu, bo dzieci ryby głosu nie mają. I tak dalej, i tak dalej. Skonfrontować i zakończyć z tym. Zresztą nawet w tarocie trzynastka oznacza śmierć. Czyli nie śmierć fizyczną, tylko śmierć. Czas pozwolić czemuś już odejść na dobre. No bo jak jest śmierć fizyczna, no koniec, kropka, bea. Odchodzimy jako dusza, ale w tym świecie fizycznym, jako ciało już nie jesteśmy, nie istniejemy. Ono padło, zmarło, koniec, pochowane, spalone, nieważne, po wszystkim. Więc i tu czas, żeby się drzwi zatrzasnęły, żeby coś naprawdę zakończyć. Na dobre. Okej, mamy ostatnią wiadomość, zresztą przepiękną, bo prosto, nie do góry nogami. I to jest darana. Co dla was to oznacza, kiedy patrzycie? Ten piękny zachód słońca, to wszystko dookoła, to też jest ważne, co ty odczuwasz. Darana jest kartą jogi i mówi: zwróć uwagę na to, o czym myślisz i na czym się koncentrujesz. Bo dharma to przeznaczenie, a dharana koncentracja, ale koncentracja w konkretną stronę. Czyli nie, o, ja i o tym będę mówić, i do tej osoby zadzwonię, będę mówić, tak, i tu się zdenerwuje tą osobą, i tamta ze mnie wyjście w całą dobrą moją energię, i tutaj się potknę o coś i mam problem, i już sama nie wiem, czy sam, co z tym wszystkim mam zrobić. Urwanie głowy. No właśnie. Absolutnie zapomnieć o tym. Idziemy w tę stronę. Ok? Kompletnej koncentracji, skupieniu się, co dla nas ważne, istotne i nie poddaniu się temu szaleństwu dookoła, nieważne, co się dzieje. Ja mam podjąć decyzję, więc muszę mieć tę harmonię wewnątrz siebie. Koncentracja przyniesie transformację. A więc z tego bałaganu będzie wyciszenie, spokój, ekstra zdrowie, zgoda wewnątrz siebie i bycie, kim naprawdę się jest. Co jest dla ciebie naprawdę ważne w tym życiu? Co jest dla ciebie ważne teraz? Nad czym powinieneś się skoncentrować? Idź w tę stronę i spełniaj to. Do czego czujesz pasję? Rób to. Całą resztę, co nie jest sprzyjające twojej koncentracji i przeznaczeniu, czas zatrzasnąć za tym drzwi. A więc nad czym się skupiamy? Co praktykujemy? Po co tu w ogóle przyszliśmy na ten świat? Po co się w ogóle urodziliśmy? I tu należałoby się cofnąć do przeznaczenia. Każdy tutaj po coś jest. Nie ma nikogo przez przypadek. Niektórzy z nas mają bardzo szczególne przeznaczenie, okej? Chcesz wiedzieć coś więcej na temat przeznaczenia? Czytanie, co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała, z kartami duszy do zakupienia na mojej stronie, link pod spodem. I z czym zerwać, co już absolutnie nie ma sensu. Gdzie wyjść, pokazać się, powiedzieć, świecić jasno jak ta latarnia morska. Być przykładem dla innych. Ale
nie mówić tego i nie robić tego, czym jak Katarynka zostaliśmy nakręceni przez pradziadów, dziadów, rodziców, nauczycieli starej daty, czyli starej energii. I nawet mogą być ciągle wśród nas tacy, którzy w to wierzą, bo tylko to rozumieją, tylko to widzą. A te dzieci gwiezdne, te, które przyszły po to, żeby oświecić siebie i innych, chowają się w szafach duchowych. Nie chcą wyjść, bo nie chcą mówić o byle czym, bo nie chcą zajmować się tym, co kompletnie już do nich nie przynależy, nie chcą się pokazać, nie chcą z tym wyjść, nie chcą być w byle jakich związkach po to, żeby się męczyć, więc często samotnie spędzają czas w domach. Czas, kochani, wyjść. I czas działać. Świecić jasno i oświecać. Tak jak ta latarnia morska w nocy, gdzie wszyscy do niej płynąc czują się bezpiecznie. Życzę wspaniałej pełni, super pełni księżyca tego 13, 14, w zależności gdzie jesteście. Głównie ten 13, ale i 14 mocno będziemy odczuwać. Ja już myślę, że będziemy odczuwać 12, 13, 14. Ja spodziewam się bardzo dużo, wielu ciekawych, wspaniałych rzeczy, dlatego chcę i wcześniej już wam to czytanie dać, żeby sadzić i siać to, czego plony chcemy zbierać. Żeby zatrzasnąć drzwi za tymi sytuacjami, gdzie należy uciekać, gdzie pieprz rośnie. Wszystkiego najlepszego, kochani, buziaczki, uściski i pa.